na dekadę. Albo nie udaje im się wbić na sklepowe półki, albo też płyty leżą i nie schodzą. Ja kontraktu jeszcze nie mam, ale jak widać nie mam problemu ani z jednym, ani z drugim. Chcecie zobaczyć dlaczego? Chodźcie. Wielu raperów próbuje dostać się do disco na półki, ale im się to nie udaje. Ja mój niezależny mixtape, jak widać, cieszy się też sporym zainteresowaniem. Biorąc na to, co chcę mówić. Żadne majorowa dystrybucja. Nic specjalnego. A jednak jakby się nie przyjrzeć, wylądował na pierwszym miejscu w Empiku. Proszę, oddaj, pokażmy. Top 20. Empik, no, świat. Jeżeli chcecie jeszcze kupić jakiś egzemplarz, no jak widzicie schodzą dość szybko, to wbijajcie na www.myspace.com/matei. A jeżeli chcecie ściągnąć, no to już w ten weekend będzie taka możliwość.